Tam na starcie akcji bardzo blisko piłki.
A věc se počítám, že se to Ja,
chodzi o to, polskie drużyny, a to tutaj wydarzenie, że się wyrzucają drużyny z Wrocławia, od naczelnej podróżują znakomicie, spisują się w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, ale wracając do nas, wracając na Górny Śląsk, nie tylko chyba AZS Silesia Miners, powstała drużyna Wielki Śląski, Warriors, Ruda Śląska, a także Gliwice Lions. No szczególnie ta druga drużyna Turski się na mapie futbolowym naszego kraju. Z pierwszym sezonu powstawały kolejne drużyny. Powstała m.in. ekipa Rydnik Thunders, a także ekipa obecnie najlepsza na Górnym Śląsku drużyna futbol amerykański Tony Falcons z wyciężaniem dzisiaj 41-0 zapewniana sobie prawa do półfinału pierwszej ligi futbolu amerykańskiego. W tym półfinale na Górnie zgadza się z drużyną Seahawks z Sopot. A więc na którym miastu Polski wyjeszcze mamy podstawowy, ale oczywiście trzymają mocno kciuki za ekipa Falcons, za drużyna, która mamy nadzieję, że awansuje do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli do podligi futbolu amerykańskiego. A tymczasem akcja biegowa rozgrywającego. No tutaj mógłbym nazwać się tą akcję, to był taki tak zwany skrębo quarterbacka, ale za dużo jak na pierwszy raz angielskich skojarzy, tak czy inaczej, mam nadzieję, że tutaj jak najwięcej wszyscy wyjaśnimy z tego krótkiego pokazu, z tego co prezentują na jednym drodze, kończąc wątek, który mówimy Polski, tego wszystkiego, co dzieje się w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na dziś. Miał 10. Superfinał Podligi Futbolu Amerykańskiego, czyli to największe doroczne wydarzenie, jeśli chodzi o futbol amerykański w Polsce. W tym sezonie odbywa się na stadionie miejskim w Wrocławiu. Finały Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego na wszystkich najlepszych ustawionach naszych krajów zaczęło się 3 lata temu, kiedy superfinał rozgrywany był na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam ponad 25 tysięcy ludzi publiczności. No i znakomite zwycięstwo. A tutaj z gminy, na Stadionie Narodowym w Warszawie, również prawie 20 tysięcy ludzi na widowni. No i zwycięstwo tym razem również z Wrocławia, Challenge Wrocław. Gigantów z Wrocławia nad ekipą z Gdyni. Również nad ekipą z Warszawy, a o tym Gdyni mówił, dlatego że przed rokiem właśnie na stadionie Arki Gdynia w Gdyni oczywiście miejscowi Seahawks pokonują w finale 31-32. Jeśli dobrze pamiętam, Packers Wrocław. Tym samym zapewniają sobie ostatnie mocno nie stało po polski futbolu amerykańskim. Najnowszy 10. jubileuszowy superfinał na zwieńczenie 10. sezonu rozgrywek polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Ten właśnie mecz odbędzie się 11 lipca już za ponad tygodni we Wrocławiu na stadionie miejskim. I tam również liczymy na wielką, wielką widownię. A jeśli ktoś z Państwa będzie w stanie porobić się w drugim Wrocławiu, zapraszam do obserwowania akcji na żywo. Zapraszam jeszcze do TVP Sport, będzie prowadzona transmisja, ale są wszyscy 11 lipca. Jeśli nie jesteście we Wrocławiu, to włączacie TVP Sport.
aby oglądać na żywo na polskiej ligi futbolu amerykańskiego, mogą zagrać ubiegłoroczni finaliści, czyli Panthers i Seahawks, ale bardzo mogą również drużyny z Białego Stoku, ekipa ludzi z ludzi, a także Warsaw Eagles, czyli warszawskie orły. Jeśli chodzi o całość Polski na Ligi Futbolu Amerykańskiego, jeśli drodzy Państwo macie więcej Thunders.
skorzy z rozszerzenie, tutaj właśnie, za pomocą tego pionu pomarańcowego, wyznaczona jest linia polopunktowego, zdało przeciwnią z piłką, życzę.